Witam wszystkich słuchaczy, mam nadzieję zebranych w tysiącach przed komputerami, telefonami, gdziekolwiek tego słuchacie. Wracamy po małej przerwie spowodowanej moim życiem zawodowym. Niestety mam mega intensywny okres, więc wybaczcie, jeżeli takie przerwy będą się zdarzać, ale no niestety, dużo się dzieje, dużo się zmienia w moim życiu. Także musicie być cierpliwi i będę starał się to nadrabiać jak najlepiej. W tym tygodniu gościem jest Maciek Bielski, szeroko znany trener CrossFit Trójmiasto, szkoleniowiec, naprawdę fajny, inteligentny koleś z ogromną wiedzą. To już jest chyba jego druga wizyta, jak nie trzecia w naszym podcaście, także mam nadzieję, że spodoba wam się. Tutaj rozmawiamy dużo o życiu i tak jakoś wyszło. Także zachęcam, polecam. Maciek naprawdę interesujący człowiek. Chwilka o sponsorach. Naszym pierwszym głównym sponsorem, a nawet nie wiem czy głównym, ale jednym z dwóch bardzo istotnych jest grupa Manto. Po prostu Louis Vuitton, jeżeli chodzi o marki pod sporty walki. To się nawet rymuje, to nie było celowe. Także zachęcam, mantoshop.pl, naprawdę fajne rzeczy, można się ubrać i na trening, i na co dzień. Idzie teraz piękna wiosna, także szukajcie jakichś nowości wiosennych i czegoś do ubrania. Jakiś fajny dresik, może nie najgrubszy, ale taki właśnie na wyjście do parku z psem. A naszym drugim partnerem jest grupa szkoleniowa Maurycz. Jeżeli ktoś o niej nigdy nie słyszał, to zapraszam na maurycz.pl. Na maurycz.com, nie wiem czemu zawsze dodaję to pl na końcu. I tam w zakładce terminarza i szkolenia możecie dowiedzieć się, czym się zajmują, czy o czym szkolą tacy ludzie jak chociażby właśnie Maciek. I naprawdę zachęcam do wejścia w ten świat, jeżeli chodzi o około treningowe klimaty, właśnie jak się zająć dietą, jak się zająć przygotowaniem treningu. No, kompleksowa wiedza z praktycznie z każdej dziedziny, jaka jest potrzebna czy zawodnikowi, czy trenerowi, czy po prostu dla samego autorozwoju. Także ja mocno polecam imantoshop.pl, maurycz.com, a już teraz Maciek Bielski. Zaczynamy kolejną grupę. Dzisiejszym gościem jest Maciek Bielski, z którym umówienie się na spotkanie było niemożliwe. Ile razy przekładaliśmy ten podcast? Nie wiem, z 5-6. Z 5-6 razy dokładnie, także w końcu. Chociaż mieszkamy... Ile od ciebie? No, dobry rzut kamieniem. Tak, jakbym tak mocno się wychylił za twoje okno, to widzę moje mieszkanie, no. Ale... To jest tak, to się nazywa dorosłe życie, niestety jest ciężko. Uroki posiadania dzieci. Dokładnie. Co tam właśnie u ciebie, Maciu? Bo nie widzieliśmy się tak naprawdę sporo czasu. Co nowego w życiu Maćka Bielskiego? Co nowego? Poza tym, że rozbierasz się do okładek ostatnio. Nie nabijaj się ze mnie, to było w szczytnym celu. Co nowego w moim życiu? No, przede wszystkim powiększyliśmy rodzinę. To jest najprzyjemniejsza z tych części. Druga córa chowa się zdrowo, wszystko jest ok. Teraz trzeba tylko zapolować na męskiego potomka. Czy jeszcze polujesz trzecie? No, wydaje mi się, że tak. Więc zobaczymy, jak to będzie szło. Później co? No, biznes się rozwija. Powiedzmy, że jestem rozchwytywany i coraz trudniej mi znaleźć czas wolny na cokolwiek. No właśnie, kurczę. Gdzieś tam, nie wiem, czy możemy o tym powiedzieć, że planowałeś tworzyć nowy klub? Rozszerzyć działalność, czy to... No, były takie plany, aczkolwiek na razie zostają one w sferze planów, ponieważ dogadanie się z niektórymi osobami jest bardzo, bardzo ciężkie. No, ale chyba to by faktycznie nie brakuje, co? Nie cierpisz na nadmiar czasu, to by pewnie pochłonęło jeszcze więcej czasu. No nie, na nudę nie narzekam, tak? Kurczę, właśnie, bo ja też jako przyszły ojciec mam nadzieję, bo już niedługo... Trzymamy kciuki. Tak, jest, jakby moja żona też jest w ciąży. Jakby rzecz, którą sporo myślę... Tak naprawdę, umawiając się z tobą, pomyślałem o tym właśnie, że kurczę, to będzie chyba już tak teraz wyglądało, że aktualnie nie narzekam na nadmiar czasu, naprawdę. To jest szczególnie, że też mamy oboje robotę sporo wyjazdową czasami, co po prostu, jeżeli ktoś młody nas słucha i myśli sobie, wow, ale bym chciał mieć pracę, gdzie będę dużo jeździł i w ogóle będę sobie, wiesz, żył w podróży. Trzy kroki w tył. Wybrać fajną ścianę, przypierdolić zdrowo z czubka. Tak, w życiu, naprawdę. Jak byłem młody, to myślałem, że to będzie super, nie? Teraz, jak przez to, że muszę tyle jeździć, to jest jakiś absolutny dramat. I właśnie myślę, że okej, no gdzieś nam na jesień pojawił mi się bobas. I kurczę, rzecz, która najbardziej mnie martwi, naprawdę, bo to wszyscy mi mówią, nie? To jest jakaś trauma. Myślę, że teraz nie masz czasu. Zobaczysz, jak będziesz miał dziecko, to wtedy się skończy. Znaczy, powiem szczerze, i tutaj muszę, wiadomo, troszeczkę posłodzić dla mojej drugiej połowy.
Generalnie kwestia polega na udanej organizacji, jeśli chodzi tańczyką o nas właśnie teraz. Jeśli chodzi o rozłożenie obowiązków, no. Tak? Ponieważ no, my żyjemy bardzo starodawnym modelem, który moim zdaniem jest też i bardzo sprawny i słuszny, czyli ja pracuję, utrzymuję dom, a żona zajmuje się dziećmi i domem. No, u nas to będzie trochę tak, wiesz, ze względu na naszą, na nasz charakter pracy, bo ja, no okej, okay, dużo jeżdżę i też jakby tam jestem mobilny, ale jednak no, mam więcej czasu w ciągu dnia niż moja żona. No tak. Więc chyba po prostu zrobimy to tak, że tak planujemy na razie, że młoda weźmie sobie macierzyński, nie wiem jeszcze na ile, tak jeszcze tutaj jeszcze coraz kombinujemy. Pełen wymiar tylko i wyłącznie. Myślisz? Tak, 100%. To są niezastąpione chwile, tego się nie da w żaden sposób odkupić, ani nic, ten deseń. Generalnie sam wiem po sobie, ile tracę, przez to właśnie ile pracuję. I wracając, tak jak już ci mówiłem wcześniej, przykładowo wyjeżdżam na weekend prowadzić szkolenie, wracam i widzę po prostu diametralną różnicę, jeśli chodzi o teraz właśnie płaczącą moją starszą córkę, jeśli chodzi o rozwój. Kurczę, no właśnie, bo my tak, no, na początku mieliśmy taką wizję, żeby właśnie Jasmin wróciła do pracy jak najszybciej, no bo no, ona też lubi pracować, nie? Ona jest pracoholikiem, spełnia się w tej swojej robocie, jest tam managerem. Z drugiej strony, jeśli mogę powiedzieć, no, pewnie, jest to dla kobiety potrzebne. Ponieważ zdrowie psychiczne kobiety co nieco cierpi. Zarówno w ciąży, jak to się mówi, że ciąża odmóżdża. Tak. Dwa, no to później kobieta siedząc cały czas w domu, zamknięta jakby z dzieckiem, też poniekąd dostaje po garkach i no, odbija się to niekiedy no, na sytuacji, jaka jest. No to my też, rzecz, która mi, ja nie jestem stworzony do siedzenia w domu bardzo długo, szczególnie właśnie, że odzwyczaiłem się do siedzenia w domu. I wizja właśnie jakiegoś takiego uziemienia z małym bobasem na dłuższy czas. Nie traktuj tego w taki sposób. To jest tak samo. Dużo osób mnie straszy właśnie, to jest najbardziej irytujące na tym ciąża etapie. Ciąża to nie jest choroba, to jest pierwsza rzecz, tak, a druga już... sprawa, dziecko to nie jest przekleństwo, to jest przywilej. Tak? I trzeba patrzeć na to po prostu jako wspaniałe doświadczenie i też zarazem sens życia pod tym względem, bo przekazujemy siebie jakby dalej dla świata i przez to też możesz widzieć, jak to wszystko wyglądało u ciebie, czego już nie pamiętasz. Pierwsze kroki, pierwsze słowa, tego typu sprawy. No a ty, Maciuś, no ty prowadzisz tryb życia ekstremalnie sportowy, można powiedzieć. No, wiesz, i masz pokusy zaszczepiania tego, bo to jest też jedna z moich obaw, że będę przelewał na dziecko wiesz co, moje... Są niektórzy tacy rodzice, którzy niespełnione swoje ambicje próbują przelewać na dzieci, aczkolwiek ja nie mam aż takich zakus do tego, ponieważ myślę, że moje dzieci patrząc na mnie, będą tak jak same chciały być aktywne, to jest raz, a dwa, ja stwierdziłem, że pomogę im po prostu zrealizować się w ścieżce, które one same wybiorą. Nie będę niczego narzucał z racji na moje preferencje, ponieważ, no, nie oszukujmy się, sporty, w których się lubuję i z którymi miałem większą styczność, nie są zbytnio damskie. aczkolwiek też no, miałem styczność z kilkoma innymi dyscyplinami, które mogłyby się spodobać dziewczynom, ale wiem, z czym one się wiążą, bynajmniej mocne zaangażowanie, czy to jest balet, tak, jeśli chodzi o taniec klasyczny, czy to jest gimnastyka sportowa, no, czy to jest jedno z moich marzeń, jakbym miał córę, to gimnastyka. Chłop to tak samo, jakbym miał, to szczerze mówiąc, no zapasy lub gimnastyka. To jest zapasy już prędzej, tak, aczkolwiek gimnastyka jest bardzo, bardzo wymagająca. Bardzo no, wymagająca. No, nie, no, to jest biały sport, który rządzi się swoimi prawami i jeśli chce tam ktoś osiągnąć coś, no to musi poświęcić na tego całe życie, tak? I przepłacić to naprawdę solidną dawką zdrowia. Wiesz co, ja nawet nie myślę w tych kategoriach takich, kurczę, zaraz jechania na olimpiadę, nie? Chyba, tylko bardziej że, jako, wiesz, rozwój dzieciaka. Jeśli mówimy zabawa i rozwój, tak. No to jest najlepsza rzecz, jaka może być dla dziecka. No. Raz, że dziecko nie ma lęku żadnego, jeśli chodzi o czy to wykonywanie akrobacji, czy nauczanie się nowych ruchów, ponieważ no, nie ma świadomości, że może się coś stać z ciałem. Dwa, to jest na tyle wtedy mobilne, gibkie i zarazem też lekkie i silne tak. W stosunku do swojej własnej masy, tak jest, że wszystkie te elementy przychodzą dużo, dużo łatwiej. Tak, ja zaczynałem zabawę moją z gimnastyką tak na poważnie, powiedzmy, jak miałem lat 15. No i wszystko to, co robiłem wtedy, robię i teraz, tak? Ale nie oszukujmy się, no to było przepłacone wieloma godzinami, dniami spędzonymi na sali, gdzie po prostu chciałem, tak? I sama kwestia tego, że mnie to napędzało, żeby być coraz to lepszym, to się nie poddałem i nie rezygnowałem, tak? Próbowałem coraz to trudniejszych elementów się uczyć. Ale ty tak jakby w jakiejś szkole, w sekcji robiłeś, czy nie, sam nie. Z siebie? To powiedzmy bardziej samo z siebie, kwestia zajawki jakimiś tam akrobatycznymi rzeczami
i przełożenie tego później na własną sprawność i to Ja wszystko. mam, kurczę, wiesz, u nas na Piranii jest taki Dominik Gierowski, właśnie też młody, on ma teraz, nie wiem, jest no chyba 18 lat, może coś takiego. I właśnie przyszedł do nas z gimnastyki. Kończył już jakąś podstawówkę, czy... No, szkoła, no nieważne, sportowego, tak, SMS, no. Możliwe. No i po prostu było po nim widać, wiesz, przygotowanie, background, no... Okej, na sportach walki to w ogóle jest doskonałe przygotowanie. No tak i nie, ponieważ gimnastyka sportowa, bynajmniej mężczyzn, mocno opiera się na górnej połowie ciała, tak? Tam jeśli chodzi o nogi, to skoczność owszem będzie okej, ale takiej siły tam maksymalnej itd. itp. Znaczy, no wiesz, to jest nie bardzo. Młody chłopak, no, ale ciężko mówić jakieś tutaj, wiesz, mega sile na razie jeszcze, ale chodzi o jego... Co? Patrząc na to, co oni robią w stosunku do masy własnego ciała, no to są przepotężne naprawdę obciążenia. Tak. Przepotężny. No, powiem ci, że mógłbym cię nauczyć w pewnie kilka miesięcy albo tygodni siłowego wejścia do stania na rękach i sam byś wiedział, z czym to się wtedy łączy, tak? A dla tych dzieciaków to jest później zabawa i one to robią po 30-50 razy. Ja mogę to zrobić, nie, może 10 razy pod rząd, tak? I wtedy powiem dziękuję. Kurczę, no ale no, tak czy siak w tym kierunku, bo no wiadomo, obiecuję sobie, że nie będę jakoś właśnie tak. Tak mam taką myśl, jak o moim babasie, który wiadomo, to jest jeszcze trochę czasu, żeby właśnie jak najmniej starać się bardziej być przykładem, niż być, wiesz, iść na taekwondo, iść na coś, nie, bo... Taekwondo! Bo kurde, nie to, że ja bym tam miał jakieś sportowe ambicje wielkie, bo zawsze lubiłem po prostu sport, ale nie miałem... Wiesz, znaczy, prawda jest taka, generalnie sport to zdrowie, do którego się nigdy nie wraca. Tak, no, rekreacja jest zdrowa, tak. I to wszechpojęta jako usprawnianie siebie i sprawdzanie granic. Ja nie mówię, bo wyczyn jakikolwiek nie jest zdrowy, tak? To no wiadomo, nie jest, to nie tak. Jest, nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się, to wiadomo, każdy sport, który już... Nawet, czy to są lotki, czy snooker, tak? No ale to można powiedzieć, czy wiesz, to co ty robisz, to już nie jest sport wyczynowy, w sensie tyle, co ty trenujesz, no to pewnie nie jeden wyczynowy sportowiec w niektórych dyscyplinach nie trenuje. No bez przesady też, no. Wiesz. Trenujesz codziennie? No tak. Raz, dwa razy dziennie? No czasami dwa. No to Maciuk, no. I to, szczerze mówiąc, jeżeli, bo oczywiście teraz zacząłeś się lansować na Facebooku i to ja to nazywam codzienną dawką zawiści, jak to oglądam. No nie jest to żadna dawka zawiści. Moja, to po prostu... bo to nie czujesz zawiści ode mnie, nie? Ja wysyłam ją przez Facebooka, jak na ciebie patrzę, mówię sobie, kurwa, kontuzja go złapie, no bo po prostu takie ciężary, co ty tam podnosisz. To jest po prostu, nazwijmy to, małe zajawki przed reaktywacją mojego bloga, tak, i tyle. No to działają. No to powiem fajnie. Ci, moja ulubiona, że ktoś nie ma ciebie w znajomych, nie wiem, czy ty masz upublicznione to? No generalnie tak, raczej tam nie ograniczam. To warto sobie wpisać Maciek Bielski, zobaczyć twoje takie właśnie krótkie filmiki, one naprawdę są krótkie. Mój ulubiony to jest, który serio, nie mogą trochę w niego uwierzyć, bo to, że na przykład tam na martwym ciągu właśnie już dużo, to sobie myślę, no dobra, może, ale twój turecki... no, tureckie wstawanie. Twój tureckie wstawanie ze sztangą po 60 kilo, gdzie ona po prostu nie drga, to nie mogłem w to uwierzyć. Jak oglądałem się to z moją żoną, to ona nie mogła w to uwierzyć. Po prostu nie mogliśmy uwierzyć, że... Ale to dlatego, że ma tureckie korzenie, czy co? trochę tak. Ale no kurde, siła jest, Maciuś, co? Zgadza się. No, siła jest umiejętnością poniekąd, tak? Też trzeba nad tym pracować i to jest głównie zależne od sprawności układu nerwowego. Bo mięśnie mięśniami, znam wiele osób, które są dużo większe ode mnie, czy to od zawodników, których ja prowadzę objętościowo pod względem masy mięśniowej, a poziomem siły dysponują dużo mniejszym i też nie przekłada się to później na koordynację ruchową. Tak? Ponieważ bynajmniej chłopaki czy tam dziewczyny, których ja prowadzę, są w stanie wykorzystać swój potencjał jakby w każdej sytuacji. Innymi słowy, coś im pójdzie nie tak, to są w stanie się z tego wybronić. A są osoby takie, które no, mają owszem duże możliwości i rezerwy, ale jeśli cokolwiek pójdzie nie po ich myśli, no to wtedy jest od razu jakiekolwiek tam podejście spalone. No ale właśnie, czy ty jakoś tak potrafisz skupić się na treningu układu nerwowego, czy to po prostu wychodzi samo, wiesz... Nie, to jest kwestia programowania. No dokładnie, nie masz czegoś takiego rzeczy, bo tam gdzieś wrzucałeś ostatnio właśnie filmik, gdzie podkreśliłeś, że układ nerwowy dostaje tam po garach, nie? I tam było takich parę ćwiczeń z wyniesieniami, to był tam jakiś traster, coś tam jeszcze, tak? No tak. To właśnie robisz tak z myślą tylko właśnie o układzie nerwowym, czy... Znaczy, przede wszystkim to jest kwestia jakby krótkotrwałej i długotrwałej adaptacji, jeśli chodzi o układ nerwowy, ponieważ praca nad siłą maksymalną zawsze będzie wiązała się bardziej z układem nerwowym, aniżeli z układem mięśniowym. Ponieważ do pewnego stopnia, między innymi dlatego są kategorie wagowe, tak?
do pewnego stopnia człowiek jest w stanie jakby na samej fizyczności polecieć, ale później to jest tylko i wyłącznie jakby kwestia tego, ile kto jest w stanie opanować swoich motoneuronów, czyli połączeń mózgu bezpośrednio z włóknami mięśniowymi. Ponieważ każdy człowiek wykorzystuje może 60, to już naprawdę wysoce wytrenowany, wykorzystuje może 60-70% swoich maksymalnych możliwości. Ponieważ mięśnie, gdyby w pełni pracowały na 100%, uszkadzałyby nas. Tak? I to jest, byłem ostatnio na szkoleniu właśnie w Londynie u Maxa Shanka i opowiada to jako przykład na zasadzie, dlaczego układ nerwowy jest taki ważny. W przypadku porażenia przez piorun człowiek nie umiera z racji na to, że woltaż jest taki wysoki, tak? No. Ponieważ jeśli by były odpowiednie warunki, to mógłby po prostu podziałać jako przekaźnik. No czyli tak, są też takie przypadki. Dokładnie, tak, że są osoby, które przeżywają, ale obrażenia, jakich organizm doznaje wtedy, właśnie z racji na to, że poprzez ten impuls elektryczny, bo nasz mózg też działa wysyłając impulsy elektryczne, wszystkie mięśnie kurczą się naraz z maksymalną mocą. Ciekawe. Tym samym zrywając przyczepy, łamiąc kości i tego typu sprawy. No to jest ciekawe. Kurczę, no, nigdy wiesz, tak nie pomyślał, ale to... Ja mam takiego kolegę, który no już nie rzuca oszczepem, ale na studiach jak byliśmy jeszcze trenował naprawdę mocno. No i Karol, pozdrawiam go serdecznie, generalnie jest takim freakiem typowym, że on patrzy na sztangę i rośnie. Jak ja generalnie walczyłem o to, żeby każdy kilogram jakiś poszedł do góry, to on na studiach już ważył tam 100 parę kilo na żyle takiej, że na barku miał kabel grubości mojego kciuka. No i jak właśnie rzucał oszczepem, no to siła rzutu była tak na tyle duża, że zerwał sobie, znaczy nie tyle co, wyrwał praktycznie quick edge kości łokciowej. Tak. O kurczę. No właśnie. Miał operację później, no i też przez to skończył tam intensywnie mocno trenować, bo już no wiadomo, możliwości nie były takie, bo tkanka ta nie dawała rady. Się nie zregeneruje w 100%, no ale chłop był, no jest nadal zresztą, no jest po prostu niesamowicie mocny, tak. Niesamowicie mocny. Jak na tamte warunki, co kiedyś, wtedy my byliśmy jako młodsi chłopaki, no to po prostu bił na głowę wszystkich. Jak no bieg na bieżni, tak sprinty, no to jak kurde mały nosorożec się rozpędzał. Jak graliśmy w piłkę ręczną, jak on rzucał, to bramkarz z bramki spieprzał. No niektórzy mają taki dar, no niestety. Raczej w ogóle chodziło o jakąś masę i połączenie tego wszystkiego. No ja nie leżę na pewno do nich, ale nie jest źle, nie? Ja niestety. No ty to jesteś w ogóle taki patyk jak na swoją siłę, nie? No, ty jesteś, no ile ważysz tak na co dzień? 97, 8 kilo. Ty ważysz tyle? No gęstość. O, kurczę, gęstość, no. No bo nie wygląda. Dałbym ci tak z 9 tych bym ci dał. No wiem. Ale nie więcej, no. No to jednak ektomezo taki tak jest. Klasyk, tak do jest. Encyklopedii można by cię wstawić. Tak nie? Jest. Ale wspomniałeś o Maxie Shanku. Mhm. Powiedz w ogóle, wiesz, jak to się stało, że tak się skumaliście. Znaczy generalnie kwestia jest i kto to może powiedz dla tych, co nie wiedzą, kim on jest, bo to też warto może... Max jest... Rozłamowiec. Jest młodszy ode mnie, jeśli chodzi o to. Jest, jak to on mówi o sobie, podróżującym instruktorem, który jest związany z federacją Kettlebell RKC, czyli Russian Kettlebell Club. No i generalnie poznałem się z nim w Toruniu na szkoleniu z RKC, ale znałem go dużo wcześniej już z jego artykułów, które krążyły po sieci. A propos właśnie jego podejścia do rozwijania ogólnie jakby sprawności atletycznej, czyli wszelkich zdolności motorycznych poprzez tam szybkość, koordynację, balans, siłę i łączenie tego w całość, tak? Czyli nie był on sfiksowany tylko i wyłącznie jakby na jednym spektrum, jak to na przykład trójboiści są tylko na sile, dwuboiści tylko na tam mocy i sile eksplozywnej, tylko on starał się łączyć to wszystko w taki trening hybrydowy, co generalnie spodobało mi się bardzo, ponieważ też robił dużo, dużo fajnych rzeczy, tak? Po prostu jest to ciekawe dla oka i zarazem trenowanie w ten sposób pozwala się nie nudzić. Zapisałem się, pojechałem. Patrząc na to, że byłem chyba osobą, która tam najlepiej ogarniała język obcy, no to gadaliśmy jak po prostu dwóch starych kumpli. No i potem w międzyczasie, jak skończył się kurs, to Max zaprosił mnie do siebie, na warsztaty do Londynu, które były teraz w marcu i zarazem poprosił mnie, że jak będą kolejne kursy instruktorskie Ketli w Polsce, to żebym mu asystował, tak więc... Powiedzmy, jakaś tam nobilitacja drobna, no, dla mnie. Delikatna, nie? No, a sam w sobie chłop jest, no, jest też takim freakiem, tak?
Jest... Ale on faktycznie skupia się tu na ketlach? Tak z tego nie, się nie, nie, wywodzi, nie, 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 więc... nie tylko. No generalnie, jak on mówi sam o sobie, że do 18 roku życia to był półkaleką. Tak? Chłop, który wcześniej tam grywał tylko w piłkę nożną, niby tam na jakimś lepszym poziomie, ale to w Stanach Zjednoczonych nie jest jakiś super poziom. No nie, to nie jest ich dyscyplina. Dokładnie. Po tym stwierdził, że czas się wziąć za siebie, no i przez w sumie 10 lat ustawicznej pracy został mistrzem ketli, kalistyniki, zarazem trenuje sporty walki, Muay Thai i Jiu-Jitsu, gdzie też startował w wyższej rangi w jakichś zawodach z Jiu-Jitsu. No proszę. No to i 10 lat mu zajęło. Tak. I no do to... tego, no tak, freak mówiłem. Freak. A naprawdę. Do tego jeszcze na przykład w jednym tygodniu startował w jakichś tam wyższej rangi zawodach w Jiu-Jitsu i Highland Games, czyli szkockiej odmianie strongmanów. Jakieś tam rzuty belą, kamieniem. To on jest takim dużym chłopem? No właśnie nie. No właśnie, no. Właśnie no on jest tak... mniej twojego wzrostu, tylko że prawie... Hej, hej, co to miało znaczyć? Nie, no tak, no, no nie, nie, ma, nie ma on 1,80 m na pewno, tak? No to... waży jakieś tam niecałe 90 kilo. No nie? Jest ubity mocno, jest cholernie krzepki, to trzeba przyznać, no i naprawdę umie bardzo dobrze wykorzystać... A co, jakbyś taki, wiesz, dał jakiś taki, nie wiem, coś, co go charakteryzuje, bo to taki, wiesz, brzmi jak taki starec albo coś takiego, no nic no tam... No nie, Kelly starec skupia się na mobilności, tak? Jeśli chodzi o Maxa, on ma swój tam program pod tym względem, nazywa to 5-Minute Flow i według niego to jest zabawa na zasadzie tak jak nitkowanie zębów. Wstajesz rano, poświęcasz 5 minut na nieustanny ruch, w którym po kolei zwiększasz zakres mobilności w danej tam obrębie strukturze, którą sobie wybierasz. Czy to będzie, czy to będą barki, czy to będzie odcinek piersiowy kręgosłupa, biodra, stawy skokowe i tak dalej, i tak dalej. 5 minut. Tak, 5 minut, ale nieprzerwanego ruchu. Innymi słowy, to nie są ćwiczenia statyczne, tylko to są non-stop przejścia z pozycji do pozycji z coraz to większym stopniem trudności. A to jakieś taką, wiesz, elementy jogi tu się wkradają? Bo też, tak sobie to wyobrażam. Też między innymi. Zresztą nie jest to problem, możesz odpalić sobie zaraz tutaj po sieci wszystkie filmy i obejrzeć. To jest raz. A dwa, jego oryginalny tam, nazwijmy to właśnie, warsztat nazywa się Ultimate Athleticism i jest pomieszaniem elementów gimnastyki, kalisteniki, tradycyjnego treningu siłowego i treningu z niestandardowymi przyrządami, typu właśnie kettle i nie tylko. Czyli tak w sumie, wiesz, nic takiego super odkrywczego, ale po prostu dobrze no poukładane, tak? Bardzo, bardzo, bardzo sprawnie poukładane. Nie, tak jest to, nie, są, nie jest to trening czterech żywiołów albo coś takiego. No nie, no nie. Znaczy powiedzmy tak, nie ma tam żadnego ściemnianego marketingu, typu, że w 15 minut dziennie staniesz się super człowiekiem, albo że potrzebujesz tylko i wyłącznie 3 miesiące pracy i będziesz wyglądał jak running back z NFL, tak? No nie, tam jest po prostu jasno wyłożone, jak progresja powinna wyglądać, ile czasu to zajmie, ale są to rzeczy, które, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy o gimnastyce, większość osób jest w stanie po prostu z treningiem, wraz z przebiegiem treningu zrobić. No i to te elementy wkładasz w swój trening? Jakby jakoś... Tak, znaczy nie powiem, że to są dla mnie jakieś nowości, bo robiłem te rzeczy już wcześniej, aczkolwiek po warsztatach z nim znam odpowiednią ścieżkę progresji. Więc jest to teraz dużo łatwiej jakby zaprogramować i poukładać. No właśnie, bo to jest ciekawe, tak mówisz, czy ty jeszcze na tym swoim etapie coś się może zaskoczyć właśnie, pewnie, wiesz. Że tak. Znaczy generalnie już, jeśli nie chodzi... Nie, to bym robił z ciebie alfa i omega, nie? Ale... No daleko mi do tego, tak? Jest dużo, dużo mądrzejszych głów ode mnie, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. To ja się wciąż uczę i rozwijam. Staram się po prostu czerpać od najlepszych, używając tutaj mantry Bruce Lee, że używam to, co użyteczne, odrzucam to, co bezużyteczne i dorzucam coś od siebie. Tak. Więc to jest tego typu kwestia. Jaką progresję sobie założyłeś? Ja? No. No ja chwilowo to się skupiam na tym, żeby nic mi się nie stało przede wszystkim. Tak, mam jeszcze kilka cyferek, które chcę pobić, ale to... Chwilowo. No właśnie, powiedz, jakie masz rekordy, bo to może wielu osób ciekawi. No tam szału. Nie to, żebyś tam się chwalić, ale jestem sam ciekaw, nie? Ile bierzesz na martwy na przykład, tak wiesz, tak, 200, rekord? 260 kilo. Okej, okay, no to nie jest mało, nie? Chciałem, że mi powiesz, nie wiem, 180 i to w zasadzie 180 wtedy to mogę podnieść 20 razy, spokojnie. A na przykład co tam, no na klata klasyczna? Tam było 150-160 kilo, to akurat nie jest dla mnie... Super wygodne ćwiczenie no tak. na długie łapy. No tak, bo ty chciałem powiedzieć, że dokładnie nawet, że nie będziesz raczej mistrzem. Aczkolwiek na pompkach, na poręczach jestem w stanie przyczepić co 90 kilo do paska i zrobić 3 powtórzenia. No okej, okay, no to już jest coś, nie? No właśnie, bo ciebie to bardziej takie ćwiczenia, kurczę,
No taki właśnie, wcześniej pchałeś ostatnio też sporo, nie? Chciałem powiedzieć, że może faktycznie taki wypychający to nie jest ten, a na jakiś tam, nie wiem, właśnie, wiesz, przysiad ze sztangą nad głową? Ze sztangą nad głową. Nad głową. A nie próbowałem nigdy maksa. Znaczy 120 kilo z żadnym problemem. Żadnym problemem, kurczę. To jeszcze takiego jest, takich, wiesz, takich klasycznych rzeczy do bicia. Klata, martwy, co takiego jeszcze można? No nie, tak mówię, jest wszystko. Ale ty cały czas bawisz się w to, żeby ona tam właśnie poprawić swoją życiówkę, czy raczej to bardziej staram o ciebie chodzi, się, o ogólną, wiesz... Staram o... się, aczkolwiek nie jest to dla mnie jakimś imperatywem. Hmm. Bo wcześniej byłem sfiksowany na cyferkach, ale zauważyłem, że nie przynosiło to przede wszystkim frajdy, bo zbyt mocno skupiałem się na tym, żeby te cyferki zaliczyć. Hmm. A teraz przykładowo, no, z racji na to, że już potrzebuję częstszych zmian, bo mój układ nerwowy z racji na x lat treningu już wymaga tego typu bodźcowania, no to zmieniam średnio ćwiczenia co 2-3 tygodnie i nie robiąc niektórych przez x czasu, tak naprawdę dziwię się sam, że tak dobrze mi to idzie. Tak? A nie kusiło cię, żeby do tego wszystkiego dołożyć jakąś dyscyplinę sportu, jakieś właśnie sporty walki, które kiedyś bardzo robiłeś? Bym chciał wrócić do sportów chwytanych, ale nie mam niestety na to na razie czasu. Dawid Białowąs wczoraj wrócił na Piranie. No, naprawdę gratuluję i zazdroszczę. Powiedział, no ma jeden dzień w tygodniu czasu. No, więc... aczkolwiek jeszcze nie jestem w stanie tego zrobić. Jeśli ścieżka moja rozwoju, powiedzmy, będzie dalej wyglądała tak fajnie, jak to jest teraz, mm-hmm. Staram się dojść do tego, żeby pracować 3 dni na miejscu tutaj, 2 dni na wyjeździe i 2 dni mieć całkowitego luzu. Masz zawsze w każdym tygodniu wyjazd? No, dlatego, tak. Jak na razie najbliższy wolny weekend mam w połowie czerwca. No to powiem ci, że ja bardzo... No teraz, okej, świąteczny mam wolny. No tak, świąteczny... Kolejny zapomniał się zresztą ty na metodyce i w Sopocie. No, taki wolny weekend, no generalnie jestem na Trójmieście, ale no jakby mi nie było. No tak. A potem to już czerwiec, gdzieś taki późny czerwiec, no dokładnie to samo. Co zresztą ja przez robienie kursy u Kuby zresztą, trenera personalnego, od września nie miałem weekendu wolnego na przykład. No, tak co moja żona jest zachwycona tym faktem oczywiście. Skacze z radości i przyklaskuje za każdym razem, kiedy wyjeżdżasz. No, czy no, najgorsze jest to, wiesz co, w tym wszystkim, że ja się tego przyzwyczajam, nie? To jest takie, wiesz, wkurza mnie to, ale po prostu też kiedyś, nie wiem, jeszcze tak rok, dwa lata temu, to było na mnie, o Jezus Maria, a teraz tak, no po prostu to robię. I nie wiem, czy to jest fajne, czy to jest złe, w sumie to trochę to pomaga, pewnie psychicznie, bo kiedyś naprawdę to przeżywałem ja mocno. Słyszałem takie mądre powiedzenie, że ludzie sukcesu to są zwierzęta nawyku. Kurczę. I coś w tym jest. Jeśli po prostu robisz to na zasadzie, tak jak jeden z moich mentorów, jeśli chodzi o sporty siłowe, mówi get shit done, no to po prostu coś robisz. Tak? Mm. Nie patrzysz na to, co się dzieje, musisz to zrobić, to robisz. Koniec. Ja próbowałem się takich sentencji, to ostatnio po podcaście Rogana gdzieś padło takie stwierdzenie, on powtórzył za jakimś takim komandosem, co teraz trenuje biznesmenów. I to okazuje się w ogóle od Arystotelesa, że dyscyplina to wolność. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest kwestia wieku, czy tego, że będę zaraz ojcem, ale tak mi to się działo w głowie, nie? Właśnie, bo wiesz, wytłumaczenie, że tak jak ty mówisz, jeżeli you will get your shit down, czyli zrobisz swoje rzeczy, to będziesz miał wtedy też czas na tak, inne, na wiele, inne na wiele sprawy. Innych, na wiele innych. To jest pierwsza sprawa. A dwa, nawet już parafrazując to, co ty powiedziałeś, czyli że dyscyplina to jest wolność. Spójrz na osoby, które jakby, no, ja na to patrzę przez swój pryzmat, przychodzą trenować pod czyimś okiem. One nie skupiają się na tym, co one same mają zrobić, tylko przychodzą i wykonują polecenia. Mhm. Tak? I dzięki temu też mają luźną głowę i nazwijmy to jest dla nich czas wolny. Tak? No. Mimo tego, że spędzają go oczywiście bardzo aktywnie fizycznie, niejednokrotnie męcząc się do jakichś tam granic, możliwości, aczkolwiek nie zamęczają głowy tym, co mają zrobić, dlaczego mają zrobić, kiedy to mają zrobić, po co to mają zrobić i jak to mają zrobić. Mm. No właśnie, bo to też jest a propos, cała ta rozmowa Rogana była a propos tego gościa, Jacko Willinkins, on się nazywa. Mm-hmm. I on się mówił, że w firmach, kiedy jakby pracownicy są dobrze traktowani, jest dyscyplina, ale taka pozytywna, że każdy po prostu wie, co ma robić. Dokładnie w tym momencie jest harmonia pracy i nikt się niczym nie stresuje, bo dokładnie wszyscy mają swój zakres obowiązków. Tak, to, co tak. Ty mówisz, że jeżeli pada pojęcie, polecenie od trenera, nie wiem, 30 pompek, no, to w tych stwierdzeniu zaczyna się i kończy się twój zakres obowiązków. Tak. I to jest, no, kurde, siedzi mi to w głowie, nie? Bo oni tam też tam właśnie jakby podawali przykłady. To jest mega ciekawe, nie? Że na przykład jak robili badania nad żołnierzami, to ci, co mieli na przykład bardzo
jakby taki nawyk, no to może wracamy do tego nawyku, o którym powiedziałeś, poranne nawyki. Bardzo ułożone, wstawali wcześniej, robili sobie wszystko poukładane. Okazywało się, że oni później również byli bardziej, wiesz, i lepiej się z nimi pracowało, lepiej wykonywali polecenia, też potrafili, wiesz, dołożyć do zespołu. Znaczy, mimo tego, że rutyna, nazwijmy to w pewien sposób, kradnie nam życie, bo czas leci dużo szybciej, bo nie zwracamy na to uwagi, bo jakby układ nerwowy jest przyzwyczajony do konkretnych tam jakby rytuałów dnia, no to bardzo pomaga. Tak, no. To bardzo pomaga, no i też wtedy odrywając się od swojego środowiska jakby codziennego, dużo więcej zapamiętujemy. No to jest jedno, ale też wiesz, kurczę, jak sobie czasami skupić, na przykład ile razy marnowałem czas na tym, że odkładałem jakąś jedną głupią rzecz, jak nie wiem, pranie. No. I po prostu ja siedziałem i mówiłem, dobra, jeszcze tam patrzę na zegarek, jeszcze 5-10 minut, dobra, zaraz w pudo to zrobię. I gdybym to po prostu zrobił, to miałbyś te 10 minut. To miałbym te 10 minut naprawdę już bez stresu, nie? I naprawdę bym je wykorzystał na nawet odpierdzielanie się, ale już na spokojnie. No. I to są takie drobne rzeczy, naprawdę nie wiem, czy to jest kwestia wieku, czy czegoś po prostu mojego zrytej bani, nie? Ale tak mi to siedzi w głowie i kurczę, sporo o tym naprawdę myślę i tak właśnie też przekładając na trening, na dietę przede wszystkim. Naprawdę, to sobie mega jakoś tak mi ruszyło, żeby ograniczyć moją największą słabość, czyli słodycze. Największą słabość. O zgrozo. No nie, nie, ale to był zawsze mój największy problem, nie? Po prostu to wiem, że to było zawsze... Pokaż mi takie oczy i mnie jest, tak? Są dwa rodzaje osób, które lubią cukier w postaci zawiniętej w papierek i są osoby takie, które lubią cukier w postaci płynnej, tak? I najczęściej jest to związane z bomberkami i procentami. No to u mnie też to się łączyło, nie? No jakby wiesz, w dwóch sprawach. I tak, kurde, tak sobie po prostu wiesz, też zrobiłem rachunek sumienia, nie? Że... Nie wiem, czy też w kontekście rozmowy, wiesz, o bycie przyszłym ojcem i dawanie głupiego przykładu, że nie chcę, żeby moje dziecko się nauczyło ode mnie, że tata się opierdziela. Nie? Serio, i to tak myślałem, kurde, właśnie nie to, żebym ja siedział nad dzieciakiem i mówił, słuchaj, masz to robić, tylko żebym po prostu ja to zrobił na przykład i dziecko by się tego nauczyło. Nie? Tak, był żywym przykładem. No i tak, wiesz. Mnie takie wystarczy patrząc na naszą starszą córkę właśnie, kiedy ona... Raz, że sama przychodzi zajmować się młodszą, kiedy ta ewidentnie tam płacze i tak dalej. Dwa, no to kiedy wie, że coś nabroi, idzie sama, bierze ścierkę, przykładowo wyciera wodę, wraca z tą ścierką i tego typu sprawy, tak? Więc to już jest naprawdę budujące, jeśli chodzi o wizerunek rodzica, tego, co dziecko chłonie z tego, co widzi w domu. No bo to też jest, wiesz, tak aktualnie nie to, żebym to psioczył na jakiś, wiesz, wchodził w jakieś antylwackie klimaty, ale no wiesz, teraz świat robi się taki, że wiesz, kurczę... Świat teraz jest pojebany. Tak, że wszystko, wiesz, wszyscy jesteśmy, wiesz, równi, każdy ma równe szanse, nie ma zwycięzców, nie ma przegranych, kurczę, zasady są takie, wiesz, że bezstresowe, kurde, jakby ten element dyscypliny, który w tym wszystkim się wkrada, jest, kurde, mi tego tak strasznie brakuje. I to nie jest jakieś negatywne, nie? Tylko po prostu... Tak jak mówisz, to życie staje się prostsze, nie? Znajdę ten obrazek, to ci go prześlę, ale generalnie rzecz biorąc, nagradzanie dzieci za to, że... nie mówię tutaj dzieci, bo ogólnie też to się tyczy niestety później dorosłych, za niepowodzenia powoduje to, że pozytywne wzmocnienie jest przekazywane dalej, tak? Czyli skoro zjebałem, czy tam mi nie wyszło i mimowolnie nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami, tak, to po co mam się starać? No. I to jest niestety trend, który jest teraz dalej prowadzony i przekazywany. I osoby, które same wymagają od siebie, zaczynają być postrzegane jako dziwne. Tak? Ponieważ nie jest to już standardem, że człowiek próbuje być ambitny, chce więcej, tak? Raz, że najczęściej spotyka się wtedy z falą po prostu jadu i nienawiści ze strony innych, bo skoro on się tam, nie wiem, dorobił, czy jemu się udało, wybił się, to na pewno musiał robić coś nie tak. Tak, no. W sensie, wiadomo, lewych interesów. No tak. A z drugiej strony... w Polsce, to już wiadomo, no, nie? A druga sprawa jest taka, no, że niestety teraz wszyscy, znaczy generalnie panuje przyjacielstwo królika, tak? Wszyscy są kolegami, trzeba każdego poklepać po plecach, nie można nikogo skrytykować i tak dalej. A to wiąże się z tym, że no, po prostu złe rzeczy są powtarzane dalej. No, ten komik Jim Jeffries powiedział, że jeżeli... nie będziemy nagradzać na to, w tym, czym jesteś dobry, to nigdy się nie dowiesz, w czym jesteś dobry. No dokładnie. No i to jest proste jak cholera. Ja teraz też właśnie jeżdżę po Polsce, robiąc zdjęcia koszykówki dzieci. To są roczniki jakieś tam, nie wiem, starym, nowym 12, 13 lat. No 2004-2005. Coś takiego. W sensie ja nie musiałem 3-4. To przełożyć na klasy podstawówki, ale teraz to się zmieniło niż ja jestem starym systemem. No ale to jeszcze jest podstawówka, czyli ten 1-6. I muszę powiedzieć, nie wiem, to jest też, może też głupie, mój zrytybaniak, ale mega satysfakcję patrząc, jak
na przykład przegrane drużyny w finale płaczą jak cholera, nie? Nie, bo sobie myślę, że wiesz, oni jeszcze nie wiedzą. Tak, ile to wniesie do ich życia. Jakie to jest cholernie niesamowicie, że im tak zależało. Znaczy ten ładunek emocjonalny tak. Przede wszystkim, który jest w sporcie, to jest coś, co pozwala wzmocnić psychikę. Ja bynajmniej widzę, no nie tylko po sobie, tak, ale po innych. Ja widzę osoby, które spotkały niepowodzenia i przez nie przebrnęły. W takim jeszcze wieku to jest istotne. Tak, na swój albo inny sposób i to widać, że to są ludzie, którzy sobie poradzą. Mm. Tak, a są tacy, którzy zawsze mogli liczyć na poduszkę ze strony mamy, na poklepanie po ramieniu ze strony kolegów. Że nic się nie stało. Nie? Tak, i cukierka tak. Od babci i wszystko będzie okej. Okay, no mm. I zasadniczo wyrastają na nieudaczników. No to kurczę, wiesz, tam... No... Którzy tylko narzekają, że sytuacja jest jaka jest, zamiast coś z nią zrobić. No, no coś w tym jest, bo naprawdę, no to naprawdę, na przykład koszykówki jest może głupi, ale to znowu jest sport, nie, który... No, są proste zasady, które obowiązują wszystkich i jedni są lepsi, drudzy są gorsi. Tak, nie? No, no ale tak czasami jest konstruowany to jest, wiesz, świat, no nie? No. Musi być wygrany, musi być przegrany. Dokładnie, nie? I to na przykład była ostatnio taka sytuacja, też było, ja w ogóle jestem emocjonalny i szczególnie jak patrzę na sportowe rzeczy, to mi się teraz łezka kręci, ale była drużyna dziewczynek z jakiejś takiej małej miejscowości, naprawdę nie wiem, ale no, dosłownie jak gadałem potem z trenerem, to oni tam mają jedną szkołę i naprawdę wejdzie się na tak tej szkoły, to okiem można objąć całą wieś. I one wygrały w ogóle ten finał z jakąś tam, to musiało być albo województwo świętokrzyskie, albo województwo lubelskie, bo to tak jeździłem. Tak, okay. Tak, super. No, generalnie w dowodzić umiejscowić. Nie są to najbogatsze rejony Polski, o tak. No tak, no. I najlepsze było w tym wszystkim, że to już jakby finał był o punkty, tam różnica jednego, dwóch punktów. I te dziewczyny w dogrywce płakały, ale grały. I po prostu na takich emocjach, to myśmy zaczęli ze śmiechu umierać, bo to wyglądało komicznie, jak pięć dziewczyn płacze tak. I kozuje, bo nie mogą się doczekać, że nas wygrają po prostu, ale no to było tak urocze i pomyślałem, kurde, właśnie to jest piękno w ogóle sportu, nie? Bo no tak. Mało takich obszarów w życiu zostało, gdzie właśnie nie wdarły się te macki, wszyscy jesteśmy bezstresowo, fajnie, nie, w sporcie kurde właśnie... Teraz te bezstresowe macki chyba za bardzo poszły w Brukseli, no nie? Znaczy wiesz, to tam to już jest w ogóle inny klimat, nie? To już jest w ogóle, możemy otworzyć, wiesz, tutaj gniazdo os, nie? No nie, dlatego ja nie chcę tego ruszać, chcę to powiedzmy przełożyć troszeczkę na... Aczkolwiek muszę powiedzieć, że nic mnie bardziej nie irytuje niż teraz krytykowanie Brukselczyków za, nie wiem, robienie jakichś marszów czy rysowanie czegoś i apele, tak, oni nie zwalczą tego. Co oni sobie wyobrażają teraz, że to Brukselczycy wyjdą na ulicę i będą maczetami ciąć Arabów? Z widłami. No, czego oni ich jeszcze chcą? Oni też przeżyli mega traumę, ekstremalną. To teraz jeszcze, nie wiem, jakieś nocy długich noży ludzie oczekują. Naprawdę znaczy, może spokojnie, nie? Nie patrzmy na to w tych kategoriach, ale tu chodzi raczej o to, co się dzieje z ekipami rządzącymi no, i tak dalej. Ale dobra, może nie ruszajmy. Jasne, polityki, ale chodzi o to, że po prostu teraz jakby przyczepianie się do zwykłych ludzi jest chore, bo to właśnie tak. Nie od nich zależy. Sorry, nie? To właśnie są ci u góry, no ale no, dokładnie. Aczkolwiek ich reakcje też są no, nawet wyraz dziwne, no, nie? No ale dobra, pomijajmy to. No. A propos tego, co mówiliśmy wcześniej, że wszyscy są równi i można, że tak powiem, już teraz naprawdę zdziwić się, jak ktoś kogoś skrytykuje publicznie, no to ze mnie śmieją się, znaczy ze mnie, u mnie śmieją się moi podopieczni, ci, którzy są bardziej doświadczeni, starsi, jak mówią tym młodym, że na przykład, co, nie opierdolił cię? No nie, no to się ciesz, bo to jak pochwała. No tak, no za to chodzi reputacja bardzo szorstkiego trenera, więc... No ale to przynosi jakieś rezultaty, tak? Bo jakby miał ludzi głaskać i pielęgnować w nich różowe wstążeczki, no to zasadniczo do niczego by nie doszli. Ja jak wytykam błędy i mówię, jak je poprawić, to w tym momencie człowiek dostaje pożywkę do tego, w jaki sposób usprawnić to, co jest nie halo. Znaczy wiesz, może to jest informacja dla niego i może z nią zrobić różne rzeczy, nie? Albo się no, na nią obrazić. Generalnie osoby, z którymi ja pracuję, no, są już na tyle wyrobione psychicznie, że się nie łamią, tak? Nie poddają się, tylko raczej szukają nauki z tego, jeśli jest wyciągnięty jakiś na zewnątrz jakiś błąd ich, tak? Mm. A propos swoich podopiecznych, to Piotr Kalman zjechał triumfalnie do tak, Polski do znowu. I widziałem, że tam się znowu spotykacie, działamy, nie? Działamy. Owszem, Piotra przygotowujemy teraz do kilku walk, można powiedzieć, pod rząd. Chłopak sobie co nieco no, dużo założył. Ja mu oczywiście kibicuję, żeby było jak najlepiej. Mam nadzieję, że mało lat deserter sobie poradzi jak najsprawniej. No. Co, no ja wiem, co trzeba u niego poprawić z mojej perspektywy. A co można u niego poprawić? To jest nieciekaw. Nie? Bo to pewnie, wiesz, Peter ma nawyki pewnie jak każdy zawodnik MMA. Tak, ale ja nie mówię tutaj, bo ja nie mam zamiaru wchodzić w ogóle w kontekst jego pracy jako zawodnika MMA. Ja mówię tylko i mówię już nie o motoryce. Okej. Okay. Tak, generalnie z platfusem.
Słaba jest praca na nogach, jeśli chodzi o to. I jest pod tym względem też trochę za mało dynamiczny, jak na tą wagę. No proszę. Więc jeśli wcześniejsze przygotowania, zanim miał dłuższy kamp tam w Tajlandii i tak dalej, skupiałem z nim przede wszystkim na poprawie szybkości i siły eksplozywnej, naprawdę fajnie zaowocowały. Aczkolwiek nie wiem, co było robione dalej, bo w ostatniej walce, jak niestety w UFC tam patrzyłem na to, no to jego stopy były przyklejone do gleby, tak? A on owszem może bić mocno, no ale jeśli jest przyklejony do gleby, no to też rywal może oddać, tak? No ja mam szczerą nadzieję, że Peter się ostatecznie rozstał już z Flamingo trenerem, bo oceniam, że to nie przynosiło mu dużych rezultatów. No ja nie wnikam, tak? Ja nie wnikam, ponieważ to nie jest moja działka i tym bardziej nie chcę tutaj żadnego wątku takiego poruszać. Ja wiem, na czym się muszę skupiać ja w pracy, jako żeby zawodnika przygotować fizycznie do tego, żeby był lepszy w wykonywaniu swoich zadań. A masz jakiś czasowy z nim założony wiesz, dystans? No pierwsza sprawa jest, zakładamy bardziej na czerwiec, tak? Jeśli chodzi o taki cykl tutaj szerszych przygotowań, gdzie będzie miał tą pierwszą walkę w maj, czerwiec tam przełom w tej organizacji Celtic Gladiator. I okay. Jutro zresztą mnie czeka rozmowa z trenerem Grzegorzem. Czy to jest twoja pierwsza rozmowa z trenerem Grzegorzem, czy miałeś okazję? Osobiście tak, żeby po prostu wymienić poglądy na to, co on uważa, żeby na czym się skupić z Piotrkiem i tyle. No nie, tu Grzegorza też zaszła, kiedy Grzesiu był, no może być zamknięty na współpracę z innymi, teraz to się niesamowicie fajnie właśnie zmieniło i pojawiło się właśnie sporo trenerów z zewnątrz, plus Maciek Brosek od boksu, czy Zibi się zaczął udzielać grapplingowo. Także to na plus i mam nadzieję, że naprawdę ta między trójmiejska w ogóle współpraca będzie owocowała, bo to widać już teraz, że nie szukujmy się kurczę, w tym miejscu. To jest... U nas jest bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o ludzi, którzy naprawdę wiedzą, co robią pod tym względem. No i tylko ewidentnie, żeby zawodników konkretnych wysyłać w dobre miejsca, tak, żeby nie podcinać skrzydeł za szybko, ani też nie rzucać na zbyt głęboką wodę. No nie, zobacz, u nas w Trójmieście mamy tak, dwa super kluby, jeżeli chodzi o BJJ. Tak. Złomiarza, jeżeli chodzi o szmaty, my bez Kimon. Mighty Bulls, no bez zapolecenia, jeden z lepszych klubów w ogóle MMA w Polsce. No. Boksów crossfitowych z fajną kadrą jest, nie wiem, czy na stoczni Lucyna, czy jesteś ty, czy teraz, nie wiem, Wierciakowa otworzyli, wiesz, jest sporo fajnych miejsc, gdzie można porobić sobie od samego crossa. Jeżeli chodzi o dietę, to nawet no, takie dwie postacie mocno znane, to jesteś ty i Białowąs, też z Trójmiasta. Wiesz, to jak tak spojrzeć na głupie Trójmiasto, to tutaj kocioł ludzi jest, nie? No tak. I fajnie, że gdzieś tam powolutku właśnie cegiełka po cegiełce to zaczyna być... No, znaczy generalnie w Polsce dopiero wchodzi współpraca, właśnie system tej współpracy, gdzie w Stanach to już dawno jest, powiedzmy, zorganizowane, ten tak zwany cross-referral system, tak, że każdy tam trener danej dyscypliny ma swojego zaufanego kolegę z innej dziedziny, którego może polecić w razie danego przypadku. Tak, u nas dopiero to zaczyna się, że tak powiem, rozwijać mocniej, bo do tej pory no, wszyscy myśleli, że muszą być asami od wszystkiego, bo inaczej nie dostaną w ogóle klienteli. Ale zobacz, że to w ogóle jakoś tak naturalnie, organicznie wyszło, nie? Nie było jakiegoś takiego, no, wiesz, takiego momentu. To jest proces ewolucji, tak? I tego się nie da zatrzymać. Spoko. Tym bardziej, że no, nie jesteśmy już aż takim zaściankiem. No nie, no kurtyna, nie, że tak powiem, zimnej wojny opadła i w ogóle mamy internet nawet. Więc dostęp do informacji jest powszechny, jeśli tylko ogranicza to tylko ewidentnie znajomość języka obcego, jeśli chodzi o to, i kreatywne myślenie. Tak? I teraz co kto jest w stanie z tym zrobić, no to jest już tylko i wyłącznie jego broszka. Jeśli ktoś jest wyuczony, żeby myśleć schematycznie, sztampowo według tego, co mu zostało przekazane na jakimś tam jednym szkoleniu, no to bardzo mi przykro. Tak? No to jest, wiesz, no ja wiem, że w klubach jakby MMA, nie wytykając palcami, ale to jest spory problem, bo właśnie widać, że na przykład niektóre kluby rosły i docierają do ściany, tak? Docierają do jakiejś ściany. Jest poziom progu, którego tam jest ciężko przeskoczyć i tyle, tak? No nie oszukujmy się. No tutaj na moim zdaniem najlepszym przykładem takiego no, środka, który no, łączy ile się da, to właśnie jest Arachion Olsztyn. I wiem, że no, tam też głupie przykłady, ale jak na przykład byłem gdzieś na KSW kulać się na chwilę z Bońkiem. I Bońek pierwszy, że Piotrek, pokaż jakąś technikę. Wiesz, ja mówię, nie no Boniek, no sorry, tak. Ja mówię, nie, słuchaj, weź tam pokaż jakiś myk tam, wiesz, co wy tam robicie, na przykład na nogę, coś tam, wiesz. I serio, ja mu to pokazałem, jakąś tam prostą rzecz, to co ostatnio robiliśmy i on no tak słuchał, jakbym po prostu, wiesz, ja był po prostu, wiesz, jodą, nie? No tak. I to było, co myślałem, kurde, właśnie dlatego wy jesteście tacy dobrzy, nie?
Bo to względem... po prostu widać od razu, nie? Otwarte głowy po prostu takie rzeczy, nie? Na tak, informacje. Tak. No i to przede wszystkim też cechuje osoby, które chcą się dalej rozwijać, tak? Mm. Że nie są zadowolone nigdy poziomem, który osiągnęły. Czy też jest niezadowolony z tego poziomu? Tak, mi jeszcze do tego. Teraz to tyle jest fajnie, że mam coraz więcej możliwości z racji po prostu jakby też większych zarabianych pieniędzy na to, żeby móc w końcu realizować to, co chcę. Czyli właśnie, bo jeszcze tak właśnie rzecz, która mi umknęła, to a propos tego stwierdzenia, dyscyplina to daje wolność tam, czy to jest wolność, to nie wiem, czy nie jest taki też moment, że okej, można być zdyscyplinowanym, ale mieć tyle obowiązków, że to, wiesz, generalnie i tak wypełni tobie cały dzień na przykład, nie? No wiesz, część większej rzeczy jest kwestią wyboru, więc pod tym względem to jest tego zależność, czy ja chcę, czy nie, tak? I prawda też jest taka, że już na pewnym poziomie, gdy pracuje się, nazwijmy to, w biznesie usługowym, to ludzie chodzą za tobą, nie ty za ludźmi, to jest raz. Na dwa, no to trzeba być asertywnym i mówić nie. Mm. Tak, prosta sprawa. Trzeba też priorytetyzować odpowiednie sprawy, takie jak rodzina, mieć ten komfort, nie? Żeby rodzina, móc powiedzieć nie. Tak. Ale wiesz co, nie, właśnie to jest błędne myślenie wielu osób, które powiedzą, że o, raz odmówią, to znaczy, że mogą tam stracić klienta danego i tak dalej, i tak dalej. To jest nic gorszego, właśnie takie robienie, bycie typowym sługusem, a nie usługodawcą. To jest różnica. Wiesz co, chyba tak można też mówić, kiedy się ma komfort finansowy, jak się go nie ma i Nie mówię o tym, Piotrek. Wiesz co, śmiesznie to zabrzmi, tak? Ale ja swoje nauki tego typu, właśnie jak poruszać się w biznesie usługowym, dostałem od jednego z moich pierwszych klientów, z którym już nie pracuję. Wiadomo, tam no, ścieżki się rozeszły z racji na wiele różnych kwestii, nie będę tam wnikał, ale Paweł jest fryzjerem, tak? I generalnie rzecz biorąc, no, pozdrawiam go serdecznie, bo jest bardzo fajnym gościem. Powiedział mi wprost, tak? Dwie rzeczy. Pierwsze to ty mówisz kiedy, a nie się dostosowujesz, to jest raz. A dwa, to oni mają chodzić za tobą. Znaczy, no to na pewno jestem dużo mądrości, na pewno, nie? Czy wiadomo, na że pewno, na, ale... na pewien, nazwijmy to, na pewną reputację trzeba sobie zasłużyć, no właśnie, zapracować. To, żeby nie wyjść na dupka po prostu. Tak, nie oszukujmy się. No, ja nie będę mówił dobrych słów o wielu osobach, które w mojej branży się, że tak powiem, teraz szkolą, bo to są tak spłycone wersje wielu rzeczy, że po prostu szkoda mi czasu na to. Tak, patrząc na to, co ci ludzie prezentują sobą, oferują i tak dalej, a jak widzę kolejne zdjęcia na Facebooku, gdzie ktoś wstawia swój pojemnik z żarciem, no to sorry, ale to jest już dla mnie komiczne. No. Czyli jak wrzucam zdjęcia na Instagrama moich steków, to też kręcisz to sam? Nie, steki to mogę już pochwalić za to, czy są dobrze wysmażone, czy nie, albo czym są przyprawione, bo to już jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy kulinarnej, ale jak widzę kogoś, kto wrzuca plastikowe pojemniki rozstawione na całym stole, gdzie praktycznie w każdym jest kurczak, ryż, brokuł, pomidory, no to przepraszam ja ciebie najmocniej, no nie? Ale raz, że tutaj gwiazdki Michelina na nie uroczysz, no nie. Na dwa, no to ta osoba posiada... No, no to kulturyści, nie? To będą mówić pewnie o takich osobach, które siedzą w tych klimatach. Nie tylko, no bo... nie tylko o to chodzi, no Polska jest niestety jeszcze bardzo mocno zacofana i pozdrawiam tutaj grupę ze Szczecina, z którą już prowadziłem drugi poziom metodyki, ale kiedy zacząłem tłumaczyć ludziom, w jaki sposób, na ile różnych sposobów można programować treningi, no to ci ludzie siedzieli z rozdziewionymi japami i wielkimi oczami. Czyli tak. To mnie czeka za dwa tygodnie. Tak, to cię czeka za dwa tygodnie, ponieważ wydaje mi się, że te osoby jak do tej pory myślały tylko w kategoriach masa i rzeźba. Tak. No a raz, tak. Że to wszystko musi mieć swoje fizjologiczne podłoże, dwa, to odpowiednie planowanie jest najprostszą drogą do sukcesu. No dobra, to się zacieram rączki na to spotkanie, bo to będzie, no, będzie w ogóle intensywny weekend, bo chwilę wcześniej jest Kuba i dietetyka, potem jest metodyka z tobą, także jeżeli ktoś jeszcze nie kupił albo jest sobie miejsca, to... Nie, bez lokowania produktu, bez przesady. Wiesz, dobre warto pochwalić. Nie? Dziękuję, tak bardzo mi miło, aczkolwiek wydaje mi się, że osoby muszą po prostu do tego dojrzeć niekiedy i zmądrzeć, żeby pójść i czegoś takiego się dowiedzieć. Tak? Powiem ci, jeżeli no, szkoląc się no, już od dłuższego, no tak będzie prawie, że rok siedząc, chodząc po tych różnych rzeczach, nagrywając te podcasty. Jedna rzecz, którą mam największy problem z całą tą wiedzą, że ją bardzo ciężko wprowadzić w życie często. Nie? Żeby wiesz, jakby łapie się na mocnym rozdźwięku między
wiesz, tym jak... Rzeczywistością, a teorią? Nie, bo to nawet nie to chodzi, tylko bardziej o tym, żeby na przykład, jeżeli bym sobie chciał trenować tak, jakbym to rozplanował, to na to nie mam czasu po prostu. Przez moje wyjazdy, przez takie rzeczy, nie? Żebym musiał jeść tak, jak wiesz. Wychodzi to, że widocznie planujesz według swoich marzeń, a nie realiów. Znaczy nie, no bo to no niestety właśnie to dogrywam to, nie, ale gdzieś tam sobie zakładam, wiesz, na przykład bardzo chciałbym się skupić na jiu-jitsu, a po prostu no ostatni teraz byłem po 2 miesiącach przerwy na przykład, no bo fizycznie nie miałem kiedy tego zrobić. Mhm. No takie drobne rzeczy, kiedy tam człowiek sobie to poukłada. No tak, ale tutaj to... wychodzisz do kwestii raz, żeby tak jak mówiliśmy wcześniej o dyscyplinie i o tak, robieniu rzeczy, które musisz zrobić, żeby mieć później czas wolny i wtedy też priorytetach, tak? Jeśli priorytetem dla ciebie będzie trening na macie, no to powinieneś na tyle poukładać sobie, skoro wiesz, że masz możliwość zostania na miejscu i uczestniczenia w tym treningu, na tyle poukładać sobie wszystkie pozostałe zajęcia, żeby na ten trening wygospodarować czas. Hmm. Ty jesteś panem swojego czasu, tak? No jeden też problem jest to, że kiedy zapisywałem się na kurs trenera i w ogóle pomyślałem, że o, spełnię jedno z moich marzeń, bo w ogóle zawsze chciałem to robić i wtedy miałem taki słabszy okres w pracy i myślałem, kurczę, o, świetnie, bo właśnie będę miał czas na zrobienie swoich marzeń, to jest super właśnie, jakby z tego złego zrobię coś dobrego, no bo tak. Kurde, w końcu, no okej, słabiej w robocie, to znajdę sobie po prostu robotę, którą kocham, zajebiście, super. No oczywiście, jak tylko ruszyłem tym kursem, to zasypała mnie robota i teraz trochę mam problem z tym, że nie mogę tego tak naprawdę sensownie odpalić, no bo też nie chcę tego robić na pół gwizdka, a też jakby, no, ucząc się od fajnych ludzi w ogóle, to odpowiedzialność mi łapie, nie? No. Chcę naprawdę tak naprawdę rozpocząć ten okres, żeby robić to naprawdę mądrze, nie? Bo kiedyś nie uderzało mnie to tak jak teraz, kiedy widzę po prostu ludzi na fejsie, gdzieś tam, których się otaczam, którzy wiem, że bez żadnego doświadczenia ogłaszają się jako trenerzy personalni i to jest rzecz, która mnie, no powiem, dziwi przede wszystkim, nie? Że, wiesz co, patrząc na to, że ja mam za sobą... No to pewnie u ciebie to jest inny wymiar, nie? 5 lat studiów i samokształcenie się, nazwijmy to, od 16 roku życia, gdzie w tym roku dobije mi 3 z przodu, więc zmiana kodu. Jesteś młodszy ode mnie, o Boże, Maciek. No, przepraszam, wyglądam na starszego. Jasno. Dokładnie, chciałem powiedzieć, no dokładnie. No, a widzę osoby, które mogą, wiesz, zrobić kurs e-learningowy za 39,90 z Groupona, i potem mają niby uprawnienia, które pozwalają im w pewien sposób brać odpowiedzialność za zdrowie ludzi, którym mają aplikować wysiłek jako remedium, to sorry, ale no mnie krew zalewa, tak? Dlatego śmiesznie to może brzmieć, ale ja mam swoją enklawę, do której po prostu gówna nie dopuszczam i do mnie przychodzą ludzie z polecenia lub ci, którzy są przede wszystkim jakby zachęceni tym, co się dzieje u mnie. Tak. No, bo to jakby wiesz, jeszcze wracając do tego, co mówiłem, ciekawe jest to, że u nas na tym kursie było już parę osób, które już pracowały jako trenerzy. I dla nich absolutnymi nowościami było to, co, nie wiem, mówiła Honorata Dziel, czy to, co mówił Dawid, u nas prowadził Białowąs. I wiesz, czy Agata, która nam prowadziła ćwiczenia. I dla nich to było absolutnie nowe rzeczy, nie? I to było takie, kurde... Co tu się dzieje, nie? Że, no ale to jest jakby urok tego, czy urok, no przekleństwo, że ten zawód nie jest w żaden sposób unormowany, bo no tu, tak. No faktycznie wchodzimy wchodzą w grę, kurde, kontuzje, nie? I to no, często to mogą wejść na poważne, nie? Kontuzje właśnie, chodzi o to, że często takie małe bzdety, które są powtarzane wiele razy, powodują później dysfunkcję, z której jest bardzo, bardzo ciężko wyjść. Hmm. A co więcej, ktoś może tą dysfunkcję pogłębiać na przykład, no tak. Bo jest nie klei. Niekompetentny. Dobra, Maciuś, dziękuję tobie za rozmowę, udało nam się spotkać. Tak jest. To jest w ogóle, to poszło. Samo w sobie już jest sukcesem. Poszło bardzo sprawnie. Tak, i także śledźcie twój blog, to będzie You Got To Be Strong. Tak jest. Ale kiedy go tak na serio odpalisz? Myślę, że od początku nowego miesiąca, ponieważ pracuję teraz jeszcze nad layoutem graficznym, do tego próbuję jakby dograć wszystkie platformy, żeby to połączyć z tym. No bo to face funkcjonuje tak jakoś tam, nie? Jeszcze zaczynam teraz się udzielać na Instagramie, ale... Będę działał tam tak, jak robiłem to wcześniej, jeśli chodzi o posty, czyli bardziej w dalej mantrze jakby edukacji, aniżeli pisania o dupie Maryny. No, super. Tak naprawdę, bo to są zawsze ciekawe rzeczy, także śledźcie już za chwilę You Got To Be Strong, bo pewnie jak to się ruszy, no to ruszy to
już jest ten podcast już w tym tygodniu, ale to będzie tuż po świętach, tak naprawdę może się odpali blog, także jeszcze raz dzięki Maciek. Dzięki wielkie, Piotrek. I pozdrawiam. Do zobaczenia.